Nie sprawdziły się niestety nasze wcześniejsze przypuszczenia, że banki z decyzjami w sprawie wysokości oprocentowania lokat zaczekają do końca wakacji. Do zmian przystąpiły wcześniej, mimo kanikuły. W zdecydowanej większości są to zmiany niekorzystne dla oszczędzających. Mimo coraz bardziej widocznego powrotu do ekspansji kredytowej banków, szczególnie w kategorii kredytów hipotecznych, nie widać śladu konkurowania o pieniądze pozyskiwane z lokat klientów. Wręcz przeciwnie, banki coraz odważniej obniżają oprocentowanie deponowanych w nich środków. Można wymienić dwie przyczyny tego zjawiska. Po pierwsze, nieznacznie, ale jednak obniża się rynkowa cena pieniądza. Stawki WIBOR, po których banki pożyczają swoje pieniądze na rynku międzybankowym, idą w dół. W przypadku pożyczek na 3 miesiące obniżyły się w ciągu ostatnich kilku tygodni z 3,86% do 3,82%. Tendencja spadkowa widoczna jest już od wielu miesięcy i nie zanosi się na jej zmianę. Po drugie, bankom nie brakuje wolnych pieniędzy. Na okresowo organizowanych przez Narodowy Bank Polski aukcjach krótkoterminowych papierów wartościowych popyt sięga 80 miliardów złotych, co daje pewien pogląd o skali tzw. nadpłynności w sektorze finansowym. W ciągu ostatnich 4 tygodni 4 banki zajmujące wysokie lokaty w naszym rankingu zdecydowały się na obniżenie oprocentowania lokat w złotych. 2 z nich, Eurobank i Getin Bank, podeszły do tego, można powiedzieć, systemowo, czyli zmniejszyły odsetki od lokat na niemal wszystkie terminy, tak jak zrobił to pierwszy z nich, lub na większość oferowanych terminów, jak stało się to w przypadku tego drugiego. Do tej dwójki dołączyły też Lucas Bank, który obniżył oprocentowanie lokat jednomiesięcznych, oraz DNB Nord, tnący oprocentowanie lokat 3 i 6 miesięcznych. Obniżki były dość pokaźne, w większości przypadków sięgały 0,2 punktu procentowego. Rodzynkiem w naszym zestawieniu był AIG Bank, który podwyższył oprocentowanie lokaty rocznej z 5,7% do 5,8%. W gronie liderów naszego zestawienia pojawiła się także nowa twarz, czyli Bank Inteligo, który zaoferował lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek na 1 miesiąc i na 3 miesiące. W przypadku lokat walutowych nie zanotowano w ostatnim czasie żadnych zmian. Obecnie więc najwyższe oprocentowanie lokat jednomiesięcznych sięga 4,75%, 3-miesięcznych 4,46%, 6-miesięcznych 4,86% i lokat rocznych około 5%. Roman Przasnyski, główny analityk Gold Finance.